drogi mieszkańcy miasta i gminy Rzychlin, drodzy przyjaciele i sąsiedzi. Można by rzec, że stała się rzecz nieunikniona i mamy pierwszy na terenie naszego miasta i gminy przypadek zakażenia koronawirusem. Od wielu tygodni już przecież żyjemy w stanie innym od wszystkiego, co do tej pory znaliśmy, w zupełnie innych warunkach. A do tej pory przecież całe pokolenia przywykły do tego, że mamy bez ograniczeń pełen dostęp w życiu codziennym do kultury, rozrywki, handlu, urzędów, spotkań towarzyskich w przestrzeni publicznej. Teraz mamy wyłączoną działalność szkół, mamy wyłączoną działalność ośrodków kultury, sądów, teatrów, urzędów. Nawet dostęp do lekarzy jest ograniczony. Zmiany, które nastąpiły w naszym życiu codziennym, zmuszają nas do dostosowywania się tak naprawdę na co dzień do nowych warunków. Musimy w wzmożony sposób być ostrożni, dbać o siebie i o naszych najbliższych. Według opinii specjalistów fala zakażeń dopiero się zbliża do nas i będzie największa w najbliższych tygodniach lub nawet miesiącu. A w przypadku wielu osób, tych o dobrej kondycji, osób młodych, te zakażenia będą tak naprawdę nieodczuwalne. One przejdą bezobjawowo. To nie może powodować, że stracimy czujność, że staniemy się potencjalnym zagrożeniem dla tych, którzy będą potrzebowali więcej troski i dbałości. Dla osób z ograniczoną odpornością, dla osób starszych, z przewlekłymi chorobami. Szanowni Państwo, jeżeli czujemy się zdrowo, nie możemy tak naprawdę zapominać o naszych bliskich, o sąsiadach, o naszej rodzinie. Jeśli zajdzie taka konieczność i będziemy musieli kontaktować się, konsultować się z lekarzem, pamiętajmy, że nie chodzimy bezpośrednio do ośrodka zdrowia. Robimy to telefonicznie. Lekarz skonsultuje, udzieli porady, a w razie czego dostaniemy receptę. W sytuacji skrajnej, w sytuacji wysokiej gorączki, wystąpienia duszności, dzwonimy do sanepidu lub udajemy się do najbliższego szpitala zakaźnego. Pamiętajmy, że nie możemy okłamywać lekarza. Możemy być potencjalnym zagrożeniem, jeżeli mieliśmy do czynienia z osobą zakażoną lub w środowisku, w którym dochodziło do zakażeń, jeżeli wróciliśmy z zagranicy z takiego miejsca. Staniemy się potencjalnym zagrożeniem dla personelu szpitala. Stworzymy sytuację, że będzie potrzebna kwarantanna tego szpitala, zostanie wyłączony dla innych. To jest bardzo niebezpieczne. Ograniczając możliwość szerzenia się patogenu, musimy również myśleć o tym, że nie możemy się gromadzić, nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy witamy się dłonią, kiedy się przytulamy. Nawet dotykanie własnej twarzy w sytuacji, kiedy nie możemy przeprowadzić higieny rąk, może być dla nas niebezpieczne. Zakupy róbmy z listą, zakupy róbmy szybko, bez zbędnego zastanowienia się i spacerowania po sklepie. Słuchajmy personelu. Personel sklepów, małych, dużych, personel aptek, są to w tej chwili osoby szczególnie narażone. Myślę, że tutaj pilnowanie siebie i ich zdrowia, swojego ich zdrowia jest jak najbardziej potrzebne, także stosujmy się do poleceń personelu. Do odległości w kolejkach, do niedotykania jakichkolwiek przedmiotów dłonią bez rękawiczki, jeżeli przedmioty te nie są opakowane w folię, szczególnie pieczywo, warzywa, owoce. Szanowni Państwo, na szczególne uznanie zasługuje w tej chwili służba zdrowia. Oni stają na głowie, żeby tak naprawdę zadbać o nas, żeby walczyć z tym patogenem, z zakażeniami. Musimy dbać o to, żeby również byli bezpieczni. Wiadomo, że maseczki, one chronią przede wszystkim w służbie zdrowia podczas tego kontaktu już z osobami zakażonymi. Wykupując jakieś zapasy, powodujemy, że ci, którzy ich najbardziej potrzebują, stają się w tym momencie potencjalnymi ofiarami zakażenia. Wielkie słowa uznania i otuchy dla wszystkich służb mundurowych, OSP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i sanepidu. Oni w tej chwili są na pierwszej linii, razem z lekarzami, razem z sanitariuszami, z pielęgniarkami i im jest potrzebne jak największe wsparcie. Bardzo trudne nowe zadanie przed uczniami, przed nauczycielami.
To jest niezwykły czas i ta nauka zdalna. Tak, żeby nie tracić czasu, tego potem już po prostu możemy nie odrobić. Mamy tą sytuację w tej chwili naprawdę wyjątkową. Także życzę nauczycielom dużo kreatywności i zdyscyplinowanych podopiecznych, tak żeby uczniowie chcieli się uczyć i żeby wykorzystali ten czas jak najlepiej, bo to nie są ferie, to nie są wakacje. Oczywiście potrzebne jest też pełne wsparcie rodziców i tego życzę nauczycielom, żeby rodzice wykazywali jak najwięcej zaangażowania w procesie nauki, który teraz będzie się odbywać cały czas w domu. Szanowni Państwo, jako społeczeństwo musimy się wykazać teraz najważniejszymi cechami w najbliższych tygodniach i miesiącach, takimi jak odpowiedzialność, samodyscyplina i empatia. Wiadomo, że najlepiej jesteśmy w stanie przypilnować siebie sami, siebie i swoich bliskich. Proszę Państwa, bardzo wiele osób będzie potrzebowało tego wsparcia. Organy publiczne, ośrodek pomocy społecznej, pracownicy socjalni, którzy także są w tej chwili dyspozycyjni, starają się najbardziej pomóc. Oni nie dotrą po prostu do wszystkich, nie o wszystkich wiemy. Także ta pomoc sąsiedzka, w tej chwili akcje, które się rozpoczęły, akcja widzialnej ręki są niezwykle potrzebne. I bardzo się cieszę, że one się odbywają. Moi drodzy, jeżeli chodzi o właśnie tą odpowiedzialność, chciałbym prosić, apelować do władz państwowych, do szanownego pana prezydenta Andrzeja Dudy, do szanownego pana premiera Mateusza Morawieckiego, do wszystkich szanownych parlamentarzystów. Bądźmy odpowiedzialni. Wybory prezydenckie będą stanowiły zagrożenie. Możemy myśleć inaczej, możemy myśleć o tym, że żaden stan w tej chwili prawny nie umożliwia takiej działalności, żeby można było przeprowadzić kampanię wyborczą i wybory. Ale popatrzmy na to jako zagrożenie ewentualnego zdrowia i życia wszystkich uczestników procesu wyborczego, członków komisji wyborczej i tych, którzy pójdą do urn głosować. Zastanówmy się nad tym. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy, drodzy przyjaciele, sąsiedzi. To naprawdę bardzo trudne tygodnie za nami i kolejne trudne przed nami. Pomyślmy o tym, jak o pewnego rodzaju egzaminie dojrzałości. Wszyscy musimy tak naprawdę bardzo poważnie do tego podejść. I co ważne, wspierać się, a broń Boże, nie hejtować. To jest, proszę Państwa, niezwykle istotne, bo to będzie tak naprawdę dodatkowa trucizna dla tych, którzy już są jako rodziny osób zakażonych, chorych, narażone na ogromny stres. Dla osób chorych będzie to dodatkowy stres. W niczym im to nie pomoże, ani nie pomoże nikomu, kto będzie takie komentarze czytał, bo będzie to wzbudzało dodatkowe emocje, niepotrzebne emocje. Szanowni Państwo, z wyrazami szacunku dla wszystkich, którzy walczą w tej chwili z pandemią, życzę wszystkim wielkich sił do tego, żebyśmy pokonali te przeciwności. Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu i w zupełnie innych nastrojach będziemy spotykać się na świętach miasta, na koncertach, na wszelkich spotkaniach towarzyskich już niedługo. I że to wszystko będzie tylko złym wspomnieniem, ale też wielką nauką dla nas, jako dla mieszkańców i dla społeczeństwa. Pozdrawiam Państwa i mam nadzieję, że nikogo nic złego nie dotknie i skończy się tylko i wyłącznie na strachu. Do zobaczenia. 22 marca około godziny 20:40 dyżurny Kutnowskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Nowe Grodno. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Volkswagen Vento 47-letni mężczyzna potrącił pieszego, który prowadził rower. 53-latek nagle wtargnął na jezdnię. Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym. Droga nie była oświetlona, a pieszy nie posiadał elementów odblaskowych. Kierujący Volkswagenem był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora oczywiście ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Pieszy w wyniku odniesionych obrażeń zmarł i tutaj apelujemy, że każdy pieszy i rowerzysta powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie, zadbać o to, aby być widocznym i poruszać się poza obszarem zabudowanym lewą stroną jezdni, że kamizelka odblaskowa czy breloczek, opaska, nawet zwykła latarka sprawią, że poruszający się przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy.
22 marca około godziny 18:15 policjanci z Kutnowskiej Komendy przyjęli zgłoszenie dotyczące potrącenia rowerzysty w Kutnie przy ulicy Jesiennej. Gdy tylko funkcjonariusze pojawili się na miejscu, ustalili, że prawdopodobnie kierujący BMW najechał na jadącego prawidłowo rowerzystę, po czym odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanemu żadnej pomocy. Rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. W międzyczasie do komendy przyszła kobieta, która jest pracownikiem cywilnym naszej jednostki. I kobieta jadąc do pracy minęła mężczyznę ubranego na czarno, który zataczał się, a następnie minęła również miejsce zdarzenia drogowego. W pracy dowiedziała się o wypadku, którego sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, natychmiast skojarzyła te fakty i poinformowała wszystkim dyżurnego i razem z mundurowymi udała się w kierunku, w którym widziała mężczyznę, który mógł być prawdopodobnie sprawcą tego wypadku. No i czujność tu pracownicy policji zasługuje na szczególną pochwałę, bo okazało się, że 25-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu włocławskiego, to kierowca BMW, który chwilę wcześniej spowodował zdarzenie drogowe. Został on zatrzymany badaniem alkomatem. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Nie tylko straci prawo jazdy, ale również odpowie za spowodowanie wypadku oraz nieudzielenie pomocy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałbym państwa poinformować, że każdy autobus jest zdecyfikowany i ozonowany. Każdego dnia po przyjeździe czy przed wyjazdem z bazy na warsztacie tutaj SO. Następnie te autobusy, kierowcy mają specjalne środki antybakteryjne jeszcze. Muszę państwu powiedzieć, że wydzieliliśmy strefy buforowe, aby było tylko wejście przednimi i środkowymi drzwiami, aby tutaj koło kierowcy nie przychodzić. Także kierowcy również nie sprzedają biletów jednorazowych przy okienku, gdzie zawsze państwo mogli skorzystać i ten bilet u kierowcy zakupić. Dlatego zachęciliśmy przede wszystkim do zakupienia biletów miesięcznych. Następnie chciałbym państwu poinformować, że od dnia 23 marca, czyli od poniedziałku, autobusy kursują jak w soboty. Od poniedziałku do soboty jak w soboty i w niedzielę rozkładem niedzielnym. Oprócz tego bisujemy niektóre kursy, żeby mieszkańcy, te kursy, które powodują zagęszczenie w środkach komunikacji miejskiej, tak jak kurs linii numer 10 po godzinie 5, po godzinie 6, po godzinie 13, po godzinie 14, te kursy są zbisowane, bo na tych liniach zauważyliśmy przesilenie liczebności osób w danym pojeździe. Chcielibyśmy, żeby jak najmniej osób było na metr kwadratowy tutaj w pojeździe komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie też doskonale sprawę, że musimy część osób dowieźć, bo między nami też mieszkają osoby, które nie posiadają własnego środka transportu. Dzieci są czy w Anglii, czy w Norwegii, czy w Szwecji. Także musimy tutaj też te osoby przewieźć czy do dyskontu spożywczego, aby ta osoba zrobiła zakupy, czy gdzieś w pobliżu apteki. Także bardzo zachęcamy do siedzenia w domu, ale wiemy doskonale, że część osób no, musi z domu wyjść, aby zakupić te podstawowe produkty. Dlatego ta komunikacja jest i wozimy pasażerów o wiele mniej jak dnia normalnego, jak było to miesiąc temu, ale wyprzedziliśmy, bym powiedział, działania tutaj ogólnopolskie w tym sensie, że niektóre kursy bisujemy dodatkowo, żeby tych bisów było jak najwięcej, żeby osoby mogły, jak najmniej osób było, mogło być na metrze kwadratowym. Jak wygląda ta kwestia dezynfekcji? Jak często to się odbywa? Kto to? Dezynfekowane są autobusy codziennie, dezynfekowane, ozonowane codziennie są, także autobus wyjeżdżający na linię jest po dezynfekcji, po ozonowaniu. Tutaj szczególny nacisk kładziemy, bym powiedział, na dezynfekcję i ozonowanie i to nastąpiło już od dnia 2 marca, czyli od poniedziałku, także też byliśmy krok do przodu od poniedziałku 2 marca 2020 roku. Przede wszystkim, bym powiedział, no ta podstawowa przyzwoitość podpowiada, by w tych ciężkich czasach nie myśleć tylko o sobie, zacytuję tutaj, ale też no pomyśleć o innych. I bym powiedział, że no różne osoby się zdarzają, niektóre nie potrafią tego zrozumieć, że te kursy są ograniczone, nie potrafią zrozumieć, że jest kursowanie w sobotę. Niejednokrotnie też jedna pasażerka dzwoniła, dlaczego, że ona nie ma środka komunikacji do pracy. Potwierdziliśmy, że ma, tylko ma linię numer 9, bo dowiedzieliśmy się, na jakim osiedlu mieszka, gdzie pracuje, no ale ona będzie jechała 5 minut dłużej i może się zarazić. Proszę państwa, no musimy nawzajem sobie pomagać w tych czasach i bym powiedział nie przeszkadzać, ale pomagać. W jaki sposób MZK jeszcze dba o zdrowie kierowców, którzy no pracują z narażeniem swojego zdrowia?
Bym powiedział, że większość z nas osób pracuje z narażeniem swojego zdrowia. Musimy tutaj też pomyśleć, bardzo myślimy o kierowcach, bo jakby komunikacja stanęła, trudno by było niektórym osobom poruszać się z miejsca na miejsce, z osiedla na osiedle. I tutaj każdy kierowca może pobrać sobie rękawiczki, są środki dezynfekujące na dyspozytorni przy wejściu z pracy, przy wyjściu z pracy. Oprócz tego na każdy autobus jest środek dezynfekujący. Także tutaj myślimy również i o naszych pracownikach, bo zdajemy sobie sytuację, najgorszym elementem by było, gdyby któryś z pracowników zachorował i wtedy no, cała komunikacja by stanęła i byśmy pogorszyli egzystencję człowieka tutaj, mieszkańca Kutna i okolicznych gmin, gdyby ta komunikacja nie po prostu nie funkcjonowała. Czy na chwilę obecną podejmowane były rozmowy w ogóle o zaprzestaniu poruszania się komunikacji miejskiej? Nie, na tą chwilę nie było takich rozmów. Chociaż sytuację badamy na bieżąco, wiadomo, że już dwa zakłady w Kutnie zostały zamknięte na tą chwilę. Nie rozważamy na dzień dzisiejszy takiej sytuacji, ale trzeba obserwować na bieżąco, bym powiedział, sytuację i musimy cały czas tutaj funkcjonować wraz z mieszkańcami. Państwa, pani redaktor, sami wiemy doskonale o tym, żeby nie rozpowszechniał się koronawirus. Musimy sami dla siebie być po części i lekarzami, i pielęgniarkami, żeby nie było tak, że nagle wyjdziemy na ulicę. No, te apele są bardzo potrzebne, może niejednokrotnie jak mantra są powtarzane, ale one muszą być powtarzane, żeby nie było to podobnej sytuacji jak w niektórych krajach, czy tutaj europejskie Włochy. Nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, że nagle no, wszyscy staniemy i wszystko staną, zostaną pozamykane i sklepy, i apteki, i komunikacja. Sami sobie tego nie wyobrażamy, ale nawzajem musimy sobie tutaj wspomóc swoje działania życia codziennego i apeluję, tak jak większość z nas z osób, o pozostanie tym, którzy nie muszą uczestniczyć w życiu codziennym i w pracy, o pozostanie w domu. Wiem, że może niejednokrotnie ciężko, bo przyzwyczajeni jesteśmy do takiego, bym powiedział, zabiegania, amerykanizacji tego życia, ale no może to nas też troszeczkę nauczy, może bardziej poznamy rodzinę, może otworzymy stare gry, które były naszym oczkiem w głowie w latach młodzieńczych, przeczytamy niejedną książkę. Może przyda nam się ta chwila trochę w spokoju, w niespokoju, chociaż trudno nie myśleć o koronawirusie, skoro na co dzień nas tutaj otacza to wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z Jackiem Sikorą, prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji, który mimo, że na co dzień odpowiada za dobre skomunikowanie Kutna i okolic, apeluje, abyśmy pozostali w domach. Kutnowski Szpital Samorządowy uznany decyzją wojewody za szpital o podwyższonej gotowości, poza komunikatami kierowanymi do pacjentów w związku z panującą pandemią, a dotyczącymi m.in. zakazu odwiedzin na oddziałach szpitalnych, rezygnacji z planowanych wizyt i kontaktu telefonicznego z lekarzem oraz rygorystycznego stosowania wszelkich zasad higieny, wystosowuje jeszcze jeden apel. W związku z podjęciem działań przygotowawczych do zwiększonej ilości zakażeń wirusem, prokurent szpitala apeluje do przedsiębiorców i mieszkańców Kutna o wsparcie w zakresie zakupu środków ochronnych dla personelu. Pani dyrektor, jak Szpital Kutnowski jest zabezpieczony na okoliczność koronawirusa? Szanowni Państwo, Kutnowski Szpital Samorządowy decyzją wojewody łódzkiego został powołany do zabezpieczenia szpitala jako podwyższonej gotowości. Czyli będziemy, myślimy w drugiej kolejności, zabezpieczać pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. W związku z tym, od momentu przyjęcia pierwszego pacjenta my będziemy musieli opiekować się, pielęgnować tego pacjenta, diagnozować i leczyć tego pacjenta. Natomiast w chwili obecnej zdarzają się to wcale nie pojedyncze przypadki, kiedy trafiają do nas pacjenci, co nie powinni, z zagrożeniem, z podejrzeniem koronawirusa. W związku z czym my, nasz personel, musimy zabezpieczać w odpowiedni asortyment dotyczący środków ochrony osobistej. Musimy, bo gdy pozbawimy takiej ochrony naszych pracowników, wówczas no, za chwilę my nie będziemy wydolni, nie będziemy mieli możliwości pracować, pielęgnować, leczyć tych pacjentów. W związku z czym mogą, na razie są to pojedyncze osoby, które się do nas zgłaszają, ale musimy się przygotować.
szacować, że mogą być to większe ilości tych pacjentów. Musimy również mieć w zanadrzu właśnie funkcjonowanie miejsca, gdzie będą pacjenci przebywali z podejrzeniem koronawirusa. W związku z czym możemy się liczyć tych, że te nasze środki, które mamy, które otrzymujemy, nie ukrywam, z bardzo dużym trudem, mogą być niewystarczające. Proszę powiedzieć, w jaki sposób my, mieszkańcy Kutna i też przedsiębiorcy, mogą Państwa wspomóc w zakresie pozyskania środków ochrony osobistej? W momencie, kiedy mamy do czynienia z takim pacjentem, kiedy mamy podejrzenie, że pacjent jest zarażony, musimy naszego pracownika odpowiednio zabezpieczyć. I jest to ubiór ochronny, są to środki ochrony indywidualnej, osobistej, jednorazowe, które zmieniamy przy niejednokrotnie kilkanaście razy w ciągu zaopatrywania danego pacjenta. Jeśli chodzi o asortyment, to między innymi to jest kombinezon ochronny odpowiedniej klasy, maski ochronne z filtrem, to są specjalne maseczki, gogle, rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, buty ochronne. No to jest najważniejszy asortyment, który jest konieczny do pracy przy takim pacjencie. Zwracam się przede wszystkim do naszych firm, które nas tutaj zabezpieczają w naszym rejonie. Jeśli byłaby taka możliwość, to prosimy o kompleksowe przekazanie na podstawie protokołu przekazania. Ale rozumiem, że specyfikacja tych środków ochrony osobistej może być, czy jest udostępniona na stronie internetowej szpitala? Jeszcze w tej chwili nie, ale udostępnimy. Mam nadzieję, że jak najszybciej udostępnimy tą specyfikację. Pokażemy, bo faktycznie ten asortyment wymaga pewnych rekomendacji. Jest to specjalny asortyment, w związku z czym pewne wymogi muszą być spełnione. To udostępnimy. Natomiast jeśli chodzi o indywidualnych mieszkańców, to najważniejsze, oczywiście każdy niech dba o własne zdrowie i zabezpiecza się. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Przestrzegajmy tych zaleceń i te wszelkiego rodzaju odizolowania są bardzo istotne, chociażby po to, żebyśmy mieli jak najmniej pacjentów potencjalnych z możliwością zakażenia. Ale owszem, mogą osoby, które mają taką możliwość, które są, chcieliby z życzliwości nam udostępnić pewne fundusze, to prosimy wpłacać na nasze konto. Kutnowski Dom Kultury odpala projekt Kulturalna Kwarantanna i przenosi swoją aktywność na Facebooka i do YouTube'a. Retransmisje spektakli grup teatralnych i teatrzyków dla dzieci to nie jedyne, na co obecnie stawia Dom Kultury. W sieci pojawiają się nowe zajęcia tematyczne. Kutnowscy animatorzy szerzą kulturę z domu, a to nowe dla nich wyzwanie zyskało już szerokie grono zwolenników. Czy ciekawie brzmiące tytuły Papierowe Cuda, Plastyka dla Smyka, Kulturalnie Kulinarnie, Coś z Niczego, czy Tajki, czy Szyj z Magdą na stałe zagoszczą w repertuarze Domu Kultury. Tymczasowe zamknięcie Kutnowskiego Domu Kultury oraz Centrum Teatru Muzyki i Tańca spowodowane szerzeniem się epidemii koronawirusa w Polsce nie spowodowało zawieszenia działalności naszej placówki. Staramy się cały czas prowadzić nasze działania kulturalne i pracując zdalnie ze z naszych domów, tworzymy dla Państwa programy i warsztaty, które spotykają się, jak widzimy, z bardzo dużą oglądalnością, nie tylko w Kutnie, ale na terenie całej Polski, a nawet za granicą. Jesteśmy zespołem kreatywnym i lubimy takie sytuacje, kiedy jest nowe wyzwanie. To jest naprawdę dla nas nowe wyzwanie i cały nasz zespół animatorów i też specjalistów od promocji pracuje nad tym, żeby jak najlepiej teraz komunikować się z naszymi widzami. Jeśli chodzi o organizację pracy naszych instruktorów, to okazało się to nie lada wyzwanie na początku, ponieważ musieliśmy się jakoś komunikować. No oczywiście media społecznościowe przyszły nam z pomocą. Stworzyliśmy między sobą grupę, w której wymieniamy się naszymi pomysłami oraz zapytaniami do pracy. Każdy z naszych instruktorów jest w swoim domu i na swoim własnym sprzęcie, przede wszystkim telefonach komórkowych, nagrywa odcinki dla Państwa. To wymaga oczywiście pracy i zaangażowania, ale nasi instruktorzy chętnie się angażują w te prace i chętnie dla Państwa nowe rzeczy wymyślają. Już mamy materiały na kolejne 2 tygodnie, specjalny odcinek dla Państwa, specjalne odcinki, cała seria świątecznych przygotowań i także będzie gotowanie i będzie malowanie i wycinanie.
i sklejanie i szycie. Nasza działalność kulturalna, która teraz jest wprowadzona w formie wirtualnej, oczywiście będzie kontynuowana w jakiejś części, kiedy wrócimy już do naszej normalnej pracy. Myślę, że będzie to i dla nas, i dla Państwa bardzo dobre kulturalne doświadczenie, do czego bardzo serdecznie zapraszam. Niebywałą zaletą oferty online jest jej dostępność i możliwość powrotu lub odtworzenia w każdej chwili. Zaprezentowanie programowej treści wymaga jednak od animatora pewnych umiejętności. Trudna jest rzeczywistość, która zamknęła nas w domach. Jesteśmy bardzo aktywni, lubimy swoją pracę, lubimy siebie w tej pracy, lubimy kontakt z klientem, lubimy naszych podopiecznych, dzieci, z którymi prowadzimy zajęcia, więc to zatrzymanie się na chwilę w tych domach jakby od razu wygenerowało potrzebę, że no musimy coś zrobić, no, gdzie ta potrzeba była, gdzieś na początkach Messengera trzeba by się było do niej dokopać, ale od razu wiedzieliśmy, że chcemy coś dać, chcemy mieć tą aktywność, że mamy dużo do przekazania i możemy się tym podzielić, zwłaszcza w takich specyficznych warunkach, które się wytworzyły i które też powodują, że po prostu tęsknimy za pracą ze sobą, tęsknimy za wszystkimi zajęciami. Technicznie prowadzenie zajęć w domu okazało się oczywiście pewnym wyzwaniem, bo każdy z nas ma smartfon, niektórzy być może mają kamery, więc to technika teraz tak nam pomaga, że ja nagrywam swoim telefonem i jak się okazało, jest to wykonalne. Natomiast myślę, że żadna z nas do tej pory tego w taki sposób nie robiła. Oczywiście oglądamy w internecie, na YouTubie tutoriale, widzimy jak to inni robią, w jaki sposób montują, prowadzą zajęcia, w jaki sposób filmują i tak dalej. Nasza praca jest pracą twórczą właściwie każdego dnia i uczymy się, sami szukamy inspiracji gdzieś i w internecie, i w naturze, i w książkach, i w literaturze, więc każdy z nas ma jakiś bank pomysłów w swojej głowie, który no właśnie może teraz zostaje wykorzystywany, że to na przykład, co było zaplanowane na zajęcia w najbliższych tygodniach, miesiącach, pokazujemy to teraz. Szanowni Państwo, mieszkańcy Kutna, ponownie zwracam się do Państwa z apelem, abyście nie opuszczali miejsc zamieszkania. I bardzo proszę, żebyście Państwo to potraktowali w sposób poważny i odpowiedzialny. Wiadomo, jakie są zasady, że można opuszczać miejsce zamieszkania w przypadku zakupów artykułów żywnościowych, pójścia do apteki, czy pomocy osobom starszym, czy najbliższym. Natomiast jest to bezwzględny zakaz i to może naprawdę przynieść tylko efekty i pomóc, żeby ta choroba, ta epidemia się nie rozprzestrzeniała. To pokazują nam doświadczenia z innych krajów i dlatego jest to takie ważne. Dzięki temu możemy zachować i my zdrowie naszych najbliższych i innych mieszkańców Kutna. Dlatego jeszcze raz apeluję, pozostajmy w naszych miejscach zamieszkania i ograniczmy naszą aktywność do minimum. O to bardzo prosimy jako władze samorządowe. Panie prezydencie, w dopracowaniu jest tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców, ale miasto Kutno działa lokalnie. Na jakie ulgi mogą liczyć kutnowcy przedsiębiorcy? Panie redaktor, szanowni państwo, rzeczywiście sytuacja ekonomiczna wygląda dramatycznie i ona się pogarsza i na pewno będzie jeszcze gorzej. I mając to na uwadze i ochronę miejsc pracy, może nawet nie w tej chwili, ale za kawałeczek, kiedy ta epidemia się skończy, postanowiliśmy pomóc naszym przedsiębiorcom i to nie rozróżniamy, mały, średni, pojedynczy. Wszyscy, którzy się zwrócą do nas, będziemy starali się pomóc. No oczywiście w miarę naszych możliwości, to nie chodzi nawet o finansowe, tylko prawdy, bo co my mamy do dyspozycji? Mamy do dyspozycji podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, tu mamy możliwości czynszu i dzierżawy. I w tym zakresie możemy robić te udziały, możemy przesuwać termin, rozkładać na raty i w tych przypadkach szczególnych umorzyć. Ale to wymagać będzie złożenia, oczywiście jakiegoś zawiadomienia, złożenia, to porwanie i takiego, że chce się korzystać z jakiegoś
platformy, bo na pewno będą różne przypadki, my już obserwujemy, bo już wpływają podania o umorzenie, przesunięcie, tak jak niektórzy mają, wiadomo, że mają połączone działalności, że na przykład mają sklep, który jest zamknięty, ale mają działalność jeszcze jakąś wytwórczą i trzeba to rozpatrywać łącznie. To dotyczy również kupców na Manhattanie, jako stowarzyszenia kupców. To, no, wielu, wielu innych aspektów, małych, średnich przedsiębiorstw. Także nie zostaną oni jakby pominięci w tych możliwościach. Oczywiście, proszę Państwa, trzeba sobie zdawać sprawę, że to my dysponujemy, nie tylko my, ale to wszystkie samorządy. Bo jak obserwujecie Państwo w internecie, dzieje się to w całej Polsce. Nasze możliwości są ograniczone i te środki finansowe są relatywnie nieduże. Te podatki od nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. W stosunku do tego, co może zrobić państwo, jeżeli chodzi o ZUS, o inne opłaty, to są znacznie większe kwoty, nawet sprawa VAT-u i tak dalej. Natomiast my co możemy, będziemy robić. Dałem sobie sprawę, że będą z tego tytułu ogromne niedobory w budżecie miasta. Gdzie szukać informacji o zastosowaniu samorządowej pracy? Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą informację, to na stronie Urzędu Miasta ta informacja była, bo to nie ma jakiegoś takiego zarządzenia czy jakiegoś specjalnego dokumentu mówiącego, to, że o, będzie takie ukazało się, trzeba złożyć jakiś tam formularz określony. Proszę Państwa, to jest informacja, że takie coś może być. I prosimy składać stosowne podania, czy inne dokumenty, które tam Państwo będziecie uważać. Po prostu zwracajcie się o ulgi, które chcecie uzyskać. I na koniec. Pan, jak i część urzędu pracuje zdalnie. Czego życzyć pracodawcom i pracownikom wykonujących obowiązki w domach? Proszę Państwa, ta praca zdalna to jest taka pomieszana. To nie jest tylko zdalna, bo to tego dnia jesteśmy na miejscu, zmieniamy się w różnych godzinach. No i to, na pewno to jest dyskomfort duży w samej pracy, że nie możemy się wszyscy praktycznie zebrać, tym bardziej jeszcze teraz po tych obostrzeniach, kiedy nie można pewnych rzeczy przedyskutować, a problemów jest dużo, które się pojawiają nowe. Nawet trudno sobie wyobrażać, że takie rzeczy są, ale wymagają jakiejś kolektywnej działalności, więc zrobimy telekonferencje, zrobimy indywidualnie, ale jednak od czasu do czasu musimy się spotykać i żeby wspólnie odpowiednio się tak się naradzić. A czego życzyć? No zdrowia, żeby koronawirus do nas nie dotarł. Na razie na 25 kwietnia jeszcze nie mamy oficjalnie podwiedzianego, że jest przypadek zachorowania na koronawirus. I żeby tak dalej. Tego życzę wszystkim, którzy pracują zdalnie, którzy pracują w sposób rzeczywisty w zakładach pracy. Tego życzę zdrowia i żeby nas to minęło. Od dnia 25 marca do 11 kwietnia na terenie całego kraju obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Policja będzie wygłaszała komunikaty. Takie komunikaty pojawiły się już dzisiaj na terenie naszego miasta. Polska tym samym dołącza do grupy krajów po Wielkiej Brytanii i Francji, w których zastosowane są dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Uwaga, uwaga. Mamy stan ekstremalny. Osoby łamiące narażają się na odpowiedzialność karną. Proszę wyjść. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Opuszczaj miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. Proszę wyjść. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Grupowanie się osób jest zabronione. Proszę wyjść. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Proszę wyjść. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Opuszczaj miejsce zamieszkania tylko gdy jest to konieczne. Chroń siebie i bliskich. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Grupowanie się osób jest zabronione. Chroń siebie i bliskich.
Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy!